Potwierdzenia dzisiaj były co najmniej dwa tego, co mam mówić, więc chwała Bogu. Otwórzmy list do Kolosan. Na rozdziale pierwszym i drugim będziemy czytać od pierwszego rozdziału werset 25 do rozdziału drugiego werset 7. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Jest kilka takich fragmentów tematycznych w tym akurat większym fragmencie. Pierwszy, który chciałbym przeczytać od początku będziemy, to będzie od wersetu 25. do 27. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokolenia teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Dawniej, wcześniej, w Starym Przymierzu, nie było czegoś takiego nauczania, jak nauczanie o tym, że powstanie Kościół, który będzie złożony z pogan i z Żydów według ciała i który będzie ciałem Mesjasza. I teraz czasem jest dobrze wracać do takich oryginalnych pojęć i nazw, bo wtedy lepiej rozumiemy to, co czytamy. I gdybyśmy werset 27 przeczytali w taki sposób, że tam jest napisane tak naprawdę Chrystus, czyli Mesjasz, to byśmy zobaczyli, jak wielka jest ta tajemnica. Im to, czyli teraz, tym, którym została objawiona tajemnica, tym świętym, chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Mesjasz w was. Nadzieja chwały. Czyli Mesjasz w poganach. Nadzieja chwały. Jak wielka to jest tajemnica. Dawniej to po prostu się nikomu w głowie nie mieściło. Jak pamiętacie na początku, apostołom też się to w głowie nie mieściło. Prawda? Że Duch Święty ma wstąpić na pogan, że ma zostać wylany, że oni mają zostać włączeni do tego, co zaczęło się tworzyć w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli do ciała Mesjasza, ciała Pana Jezusa. To była rzecz, która była wcześniej nieznana i tajemnica objawiona dopiero w momencie, kiedy Pan pokazał to Pawłowi i apostołom.
że Mesjasz w nas, czyli w poganach, w Żydach, we wszystkich zbawionych, jako nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Jeden werset, ale zobaczcie, ile w tym jest, jak ważne. Jego, czyli Jezusa, zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Tutaj Paweł mówi o pewnym procesie, który się dzieje w życiu każdego człowieka, który usłyszy Ewangelię. Chciałem przypomnieć wielki nakaz misyjny, jak on dokładnie brzmiał. To jest Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, sama końcówka. I w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, wersety 16 do 20. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wielki nakaz misyjny polega na tym, żeby iść, czynić uczniami, chrzcić i uczyć przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus przykazał. To jest cały nakaz misyjny. Czyli nie tylko iść i głosić Ewangelię, nie tylko chrzcić, ale również uczyć, czynić uczniami i uczyć wszystkiego, co Pan Jezus przykazał. Czyli to nie jest tak, że człowiek, który usłyszał Ewangelię, doznał nowego narodzenia, to już jest, że tak powiem, po wszystkim. On właściwie tak naprawdę coś zakończył. Nie, on coś zaczął dopiero. Tak jest. I teraz światło pod korzec i teraz tak naprawdę to właściwie już nic nie muszę. Czasami jest tak, że wierzący ludzie myślą sobie w ten sposób: no, otrzymałem Ducha Świętego, teraz Pan Bóg wszystko zrobi, a ja sobie tylko będę, powiedzmy, czekał, aż On będzie czynił we mnie mimo albo obok tego, jakie ja decyzje będę podejmował na przykład, nie? Apostołowie na ten temat myśleli w taki sposób, jaki myślał Pan Jezus. Ucząc przestrzegać wszystkiego, co przykazałem. Czyli krótko mówiąc, oprócz tego, że jesteśmy narodzeni na nowo, to po prostu mamy żyć w określony sposób. Bo przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus przykazał, oznacza żyć według Ewangelii. I dokładnie, początek szkoły. I teraz, jeżeli na przykład mamy radość z tego, że zostaliśmy zbawieni, radość z tego, że mamy w sobie życie wieczne, że Duch Święty w nas jest obecny, że działa, to jest wspaniała rzecz. Ale teraz druga rzecz, i nie mniej ważna, i nie mniej wspaniała, to jest to, że w tej chwili, od tego momentu, chcemy i zaczynamy żyć według tego, co jest w Ewangelii napisane. A to już jest trudniejsze. To już jest trudniejsze. I często jest tak, że wierzący ludzie po prostu nie bardzo wiedzą właściwie po co, czy nie bardzo rozumieją, po co ten Duch im został dany. Między innymi. A on został dany między innymi po to, żeby dać im moc do życia według tego, co przykazał Pan Jezus. Dlatego trzeba uczyć, chrzcić i uczyć wszystkiego, żeby przestrzegali wszystkiego, co Jezus przykazał. I teraz dalej Paweł pisze: nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Ciężka praca polegała na tym, żeby napominać, zwiastować, poprzedni werset. Zwiastuję, napominam, nauczam. Czyli tak, najpierw zwiastujemy, a potem tych, którym zwiastowaliśmy, trzeba napominać i nauczać. Po co? Żeby stawić człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie. Czyli żeby ten proces uświęcenia postępował. A nad tym trzeba mocno pracować.
Jedziemy dalej. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. A czy wam się z czymś to nie kojarzy? Paweł mówi tak, że wielki bój toczy za was i za tych, którzy są w Laodycei. Laodycea to było takie miejsce, do którego został jeden list wystosowany, bardzo znany. I to jest ta sama Laodycea. I Paweł zaczął pracować nad nimi już wtedy, kiedy napisał list do Kolosan. List do Kolosan został napisany w roku mniej więcej 62. I już Paweł mówi wtedy, że toczy za nich bój. Dlaczego toczy za nich bój? Aby pocieszone były ich serca, a oni, połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Był pewien problem w Laodycei i Paweł pisze, że pomylili sobie cel, bo zdążają najprawdopodobniej do innego rodzaju bogactwa, czegoś innego szukają. I mówi, bogactwo pełni zrozumienia tajemnicy Bożej jest w Panu Jezusie. W Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I to jest takie proste, a z drugiej strony czasami tak trudno praktycznie do tego dojść. I tak widzę ostatnio, że wierzący ludzie mają problemy z bardzo prostymi rzeczami. Bardzo prostymi. Zastanawiałem się czasem, dlaczego tak jest, że tak dużo na przykład w Ewangelii i w listach jest mowa o najprostszej rzeczy, która powinna charakteryzować wierzących ludzi. A jaka to jest rzecz? Po czym was poznają? Po owocach. I po czym? Że miłować się będziecie wzajemnie. Prawda? Dlatego Paweł pisze, że aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa. Bo nie dojdą do tego bogactwa, jeżeli nie będą tej miłości mieli i jeżeli nie będą w niej połączeni. Ludzie szukają bogactwa, poznania, mądrości na różne sposoby. Chcą darów. Chcą proroctw. I naprawdę to widać, że dzisiaj w Kościele tak jest, że ludzie chcą tego wszystkiego, tak zwanego powera, który ma w nich dokonać jakiegoś przełomu, jakiejś takiej zmiany i wtedy poznają Boga w jakiś taki niesamowity, duchowy sposób. Tymczasem omijają coś, co jest najistotniejsze w tym wszystkim. Miłość. Żeby oni mają być połączeni w miłości i dopiero wtedy do tego dojdą. No i czasami niestety jest tak, że ta miłość wzajemna, no tej miłości wzajemnej po prostu nie dostaje, jak to się mówi. I chciałem w tej chwili przejść do pierwszego listu Jana na chwilę, żeby pokazać, jak taka prosta rzecz jest ważna. Taka prosta, podstawowa, po której mają nas poznać. Pierwszy list Jana, 3 rozdział. Wersety od 13 do 24. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.
umiłowanie, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Miłość to jest coś, co się przejawia. Nie ma takiej miłości, która byłaby schowana właśnie gdzieś pod korcem. To jest tak, jak to światło. Schowa i nie ma go. Jeżeli jest miłość, to będą efekty, będą owoce. Ona się będzie przejawiała. Jeżeli ja kocham moją żonę, to ona będzie o tym wiedzieć. I to nie tylko dlatego, że ja jej to powiem. Ja będę czynił i wzajemnie to, co jest charakterystyczne dla miłości. A charakterystyczne dla miłości jest to, że człowiek potrafi sobie ująć, a dać temu, kogo miłuje. Nie szukać swego. I to są naprawdę proste, bardzo proste, najprostsze rzeczy. I ostatnio zobaczyłem taką sprawę, że ci, którzy przychodzą, ci, którzy na przykład szukają Boga i pragną, to oni, kiedy przychodzą do kościoła, to oni będą przede wszystkim uwrażliwieni na to, czy jest miłość w tym kościele wzajemna, czy nie ma, i czy oni ją doświadczą, czy nie, tą miłość. Dlatego, że jeżeli nawet będą wielkie cuda i wielkie znaki, ale nie będą one wynikały i nie będą one związane z autentyczną miłością, to to będzie nadęty balon, który pewnego dnia może zostać nakłuty i pęknie, i nic nie zostanie. I to są mocne słowa. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Po tym wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. Bo to jest efekt. Bo ja mogę coś czuć, bo ja mogę odczuwać, bo ja mogę mieć emocje takie czy inne, ale tak zwany twardy dowód jest taki, że ja miłuję brata. A teraz jest pytanie, po czym ja to poznam, że ja brata miłuję? No to czytamy dalej. Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. To jest twardy dowód, że ja miłuję brata. Czyn i prawda, dlatego że mówić i czuć to można różne rzeczy. I w wielu miejscach jest tak, że ktoś tam mu powie komuś dobrze, że jesteś, fajnie i tak dalej, ale tak naprawdę jak przyjdzie co do czego, to tego twardego dowodu nie będzie. A potem was poznają, że się będziecie wzajemnie miłować. I teraz nawet jeżeli nawet taka sytuacja jest, no miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą, i człowiek w pewnym momencie zda sobie sprawę, że coś we mnie tego jest mało. Bóg jest w stanie to rozpalić. I nawet jeżeli przychodzimy do Boga dalej, jeżeli serce nas oskarża, to Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Jesteśmy w stanie przyjść do Niego, On to jest w stanie nam odpuścić, a następnie nam tej miłości udzielić, ponieważ On jest miłością. No i Jan właściwie proste wnioski wyciąga. Jeżeli Bóg jest miłością i Bóg mieszka w nas, to jak możemy nie mieć miłości? To jest niemożliwe. Miłość nie jest sentymentem. Miłość nie jest czymś, co jest po to, żeby wszyscy się tylko i wyłącznie dobrze czuli. To jest osobna sprawa. Bo to jest twardy dowód istnienia Boga, życia Boga, bycia, Jego bycia w społeczności. Ale miłość nie jest również po to, żeby tylko zawsze każdy dobrze się czuł. Dlatego, że z miłości czasem trzeba kogoś napomnieć. Z miłości czasem trzeba powiedzieć rzecz, która będzie przykra, ale po to, żeby go ratować. Właśnie dlatego, że go kochamy. To jest prawdziwa miłość. Jeżeli kogoś kochamy i widzimy na przykład, że idzie do przepaści, ale my mu nie powiemy, że idzie w kierunku przepaści, dlatego żeby się źle, gorzej nie poczuł, to nie wiem, co to ma wspólnego z miłością. Ale tak bywa. Przykazanie jest takie, 23 werset,
abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Czyli miłujmy się wzajemnie i wierzmy w Jego imię. Imię Jego jest Jahwe, który zbawia. Czyli On ratuje. To jest Jego imię. To jest Jego imię. Ono dokładnie to oznacza. I wierzmy w to imię. Wierzmy w to, że On nas będzie ratował. Nawet wtedy, kiedy nam czegoś nie dostaje. Nawet wtedy, kiedy widzimy, że jesteśmy właśnie, nie wiem, dzisiaj parę takich sytuacji było, prawda? Że jesteśmy letni, żeśmy gdzieś gaśniemy. On nas wyratuje. I On nam przyda tego wszystkiego, co jest podstawowe. Nawet przyda miłości. I biada nam, jeżeli w społeczności naszej nie będzie miłości wzajemnej. Krótko mówiąc. Jeżeli będą przychodzili ludzie, którzy będą szukali Boga, dzisiaj rozmawiałem z żoną rano, że i mówiliśmy o tym, że łatwiej jest pójść do kościoła, który mieści się w kaplicy, gdzieś w budynku, zaszyć się w kąciku i patrzeć, co się dzieje. Łatwiej jest. Jeżeli ktoś przychodzi do kościoła takiego jak tu, to on musi pewną barierę często przełamać. To znaczy, że naprawdę jest na tyle mocne w nim pragnienie, że tą barierę przełamuje. Jeżeli on już ją przełamie i jeżeli zostanie zgorszony, to biada. Biada nam. Jeżeli nie zobaczy miłości wzajemnej. I apostołowie absolutnie nie wstydzą się mówić, nauczać, przypominać na ten temat. Apostoł Piotr mówi, wcale mi się nie nuży przypominać was, po raz kolejny rzecz przypominać was, to samo, podstawowe rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy zwiastować, napominać, nauczać każdego człowieka, to wtedy jest szansa, że stawimy go doskonałym w Chrystusie Jezusie, dlatego, że kiedyś przyjdzie Pan. I wtedy my mamy być gotowi. To, co w naszym życiu się stało, będzie ocenione. A to, co w naszym życiu się stało, ma wiele wspólnego z miłością. I Pan Jezus w pewnym momencie mówił takie słowa, że wielu, wielu takich będzie, którzy powiedzą: Panie, Panie, prorokowaliśmy, wskrzeszaliśmy i różne inne rzeczy robiliśmy. Ale nie znałem was nigdy. Poczyniliście nieprawość. I może być tak, że różne rzeczy się robi ze złych pobudek. I wtedy to wszystko zostanie spalone. W dniu, w którym będzie osądzone. Paweł bardzo pracował nad zborem w Laodycei, ponieważ zbór w Laodycei pomyślał sobie, że się już wzbogacił. To byli tacy ludzie. I teraz zobaczmy, co się działo 30 lat później w Laodycei. Księga Objawienia. I to będzie ten słynny list. To jest strona 1336, trzeci rozdział Księgi Objawienia, list do zboru w Laodycei. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Tutaj jest w oryginale Arche i to lepiej jest przetłumaczyć zarządca stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, czy władca stworzenia Bożego, może lepiej. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch do zborów. Paweł najprawdopodobniej napisał do Laodycei list. I jego kontakty przez różnych jego braci były utrzymywane. Chciałbym przeczytać, zanim zaczniemy mówić o liście do Laodycei, wróćmy na chwilę do listu do Kolosan. 4 rozdział. Werset 12 i dalej. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w jego domu. A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest w Laodycei, i wy też, przeczytajcie. Popatrzcie, pracował, list nawet do nich prawdopodobnie napisał. I teraz 30 lat później mamy taką sytuację, o jakiej czytamy w liście do Laodycei, bo Apokalipsa była pisana około roku 90. I gdybyśmy sobie założyli ten list do Kolosan na 2 rozdziale i zobaczyli, o co chodzi Pawłowi, kiedy pisze o tym, żeby oni zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Czyli mówi im, wy poznajcie Pana Jezusa, tam macie wszelkie skarby. Tam wszystko macie, wszelką mądrość, wszelkie poznanie. I on pisze do Kolosan jedną rzecz, a do Laodycejczyków pisze też o poznaniu skarbu. To jest wasz skarb. Tymczasem Laodycejczycy pomyśleli sobie, że są już bogaci. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. I tak bywa. Tak bywa. Po prostu tak bywa w naszym życiu, że tak sobie już siadamy, jak to się mówi, na laurach i myślimy sobie, no to właściwie ustabilizowane życie duchowe prowadzę. Osiągnąłem pewien poziom. I tak naprawdę wszystko pójdzie dalej do przodu. Będzie dobrze. Tymczasem wcześniej czytamy tak. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. I Pan Jezus mówi, to nie twoje uczucia decydują, nie twoja świadomość tego, czy jak ty się czujesz, co ty masz. Nie twoje poczucie własnej wartości, poczucie tego, co ty już osiągnąłeś. Twoje uczynki, twoje życie świadczy o tobie. I dokładnie tak jest. O nas nie świadczy to, że my powiemy mądrzejsze czy bardziej jeszcze mądrzejsze rzeczy. O nas nawet nie świadczy to, że będziemy w stanie nauczać lepiej czy gorzej. O nas świadczy to, jak żyjemy. Bo co z tego, że ktoś jest prorokiem? Pan Jezus mówi, po owocach poznajcie. Proroków poznajcie po owocach. Bo mówić to oni mogą różne rzeczy. I te rzeczy mogą się spełnić, albo się mogą nie spełnić. Możecie czekać bardzo długo, aż się spełnią, ale patrzcie na ich życie. No i dlatego Pan Jezus mówi, znam uczynki twoje. Żeś ani zimny, ani gorący. Czyli często jest tak, że z tym zimnym i gorącym jest pewne nieporozumienie, bo ta letniość, o której mówi Pan Jezus, to jest to, że tak naprawdę to chrześcijaństwo jest nijakie, a nie jest konkretne. Bądź konkretny. Bądź gorący, bądź zimny. Mówiliśmy już kiedyś o tym. Jeżeli gotujemy rosół, to ma być gorący. Jeżeli przyrządzamy lody, to mają być zimne. Ale ani rosół, który jest letni, nie jest dobry,
ani rozpuszczone lody, które już są praktycznie zupą, bo są letnie, też nie są dobre. Jedno i drugie nie jest do zjedzenia. Do czego się nadaje? Do wyplucia. Więc bądź konkretnym człowiekiem, konkretnym wierzącym człowiekiem, miej konkretne cechy, bądź zimny, albo bądź gorący. Ale bądź takim, jakiego Pan chce Cię przyrządzić. Bo inaczej będziesz nijaki. I tak naprawdę wtedy do niczego się nie dasz, nie przydasz. I tak jest z nami wszystkimi. Do niczego się nie przydamy, jeżeli nasza temperatura nie będzie odpowiednia do tego, jak Pan chce. Odpowiednia. A nasze poczucie naszego stanu może nas bardzo zmylić, bo jeżeli mówimy bogaci jestem, bo zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, no to już stan straszny. Bo wtedy oznacza to, że taki człowiek, wierzący zresztą, nie wie, że jest pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Teraz mówi Pan Jezus, radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Pamiętacie, co to jest to złoto w ogniu wypróbowane? Aby wiara wasza była jak złoto w ogniu wypróbowane. Wiara wasza. Wtedy się wzbogacisz. Nabądź tego. Żeby coś nabyć, trzeba coś dać. Trzeba przyjść i zrezygnować z pewnych rzeczy. Istnieje cena. Istnieje cena. Zbawienie jest za darmo. Uświęcenie już nie. Bo żeby się uświęcać, trzeba z czegoś rezygnować. Podejmować pewne decyzje, które czasem są trudne. Bo decyzje są pozostawione nam. Dlatego Pan Bóg nie będzie nas uświęcał za nas. I nie będzie podejmował decyzji za nas. Dlatego trzeba przyjść, nabyć tego złota. Jeżeli to, co będzie osądzone, czyli ta budowla, to, co Panu chcemy Panu Bogu dać, przedstawić, kiedy już będzie, wszyscy wierzący będą zgromadzeni przed Panem, przed Trybunałem Chrystusowym i każdy z nas będzie chciał przedstawić Panu to, co dla Niego uczynił jako sługa, czyli dzieło. No to wtedy się okaże, czy to dzieło będzie z tego ze złota, czy to dzieło będzie ze słomy. Ale żeby ono było ze złota, to tego złota trzeba też nabyć, też poszukać, też postarać, też pokopać. Przypominam, że najdroższe te materiały, z których ma być to zrobione, są materiałami kopalnymi. Trzeba się wysilić, żeby z tego cokolwiek zbudować, żeby to znaleźć. Dlatego wierzący ludzie, którzy naprawdę budują ze złota, to są ludzie, którzy coś przeżyli, którzy nie traktują życia lekko, i którzy nie uważają, że wszystko samo się zrobi. Radzę Ci, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiło na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, aby nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Jeżeli wierzącym ludziom się mówi, aby przyodziali białe szaty, to już jest sytuacja, ja nie wiem, czy nie na granicy utraty zbawienia. No bo szaty białe przecież kiedy się przywdziewa? W momencie, kiedy człowiek jest zbawiony. A potem trzeba te szaty tylko prać. W krwi baranka. Ale jeżeli człowiek ma przyodziać szaty, to znaczy, że on musi je przyodziać. No krótko mówiąc, on ich nie ma. Albo doprowadził je do takiego stanu, że po prostu z niego spadły strzępy jakieś tylko zostały. No straszny stan, straszny stan, przy odzie i białe szaty. Nie wiemy dokładnie, jaki był stan tego kościoła, ale w każdym razie to jest poważne ostrzeżenie. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. I bardzo dobrze. To jest naprawdę łaska od Boga, kiedy karci i smaga tych, których miłuje. I w 20 wersecie mamy taką wspaniałą rzecz. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I są dwie grupy ludzi, których dotyczą te słowa. Jedna grupa to są ludzie, którzy są niezbawieni jeszcze.
Pan Jezus stoi u drzwi ich serca i puka. I nie będzie się tam wdzierał na siłę. Dlatego, że klamka jest po naszej stronie. Klamka jest po stronie tego, to my musimy tą klamkę nacisnąć i otworzyć. Jeżeli ktoś został narodzony na nowo kiedyś, on to otworzył te drzwi, wpuścił Pana Jezusa. I wtedy dopiero on wstępuje i będzie wieczerzał. Natomiast czasem jest tak, że wierzący ludzie wystawiają Pana Jezusa na zewnątrz. I to jest przecież list do kościoła. Co to jest za stan, kiedy Jezus stoi na zewnątrz i puka? A list jest napisany do wierzących ludzi. To Pan Jezus powinien już wewnątrz być i rządzić. Powinien tam władać. Każde pomieszczenie powinno do Niego należeć. A tymczasem okazuje się, że nagle On staje na zewnątrz i puka. I też zauważcie, że nie wdziera się do swojej własności. Nie wyważa drzwi. Nie przychodzi z jakąś tam grupą antyterrorystyczną, nie wiem co. Nie robi nic na gwałt. Puka. Otworzymy. Chwała Bogu. To dla nas będzie zbawienie, ratunek, jak otworzymy. Bo On wtedy przyjdzie i będzie wieczerzał. Nie otworzymy, to zostanie na zewnątrz. Tylko biada nam, kiedy On przyjdzie po tych, którzy Go zostawili na zewnątrz. Bo to będą właśnie ci, którzy są, których obrazem są panny bez światła, bez oleju, bez oliwy. Nie znam was. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Zwycięstwo jest wtedy, kiedy kończy się walka i ta walka kończy się sukcesem. Zwycięstwo to nie jest coś, co się odnosi leżąc wygodnie na łożu albo siedząc wygodnie w fotelu. Jeżeli jest zwycięstwo, to znaczy, że musiał być opór, musiał być wysiłek, musiała być determinacja. I Paweł bardzo często, znaczy nie często, kilka razy porównuje nasze życie do na przykład do walki, do biegu, do takich sytuacji, w których trzeba włożyć pewną pracę, włożyć pewien wysiłek, odmówić sobie pewnych rzeczy. I mówi, że jeżeli biegacz uczestniczy w biegu, no to odmawia sobie po to, żeby zwyciężyć. Dlatego zwycięzca to jest ktoś, kto przeżył coś, kto sobie pewnych rzeczy potrafił odmówić, kto wykonał określoną pracę. To nie jest łatwo po prostu, życie wierzącego człowieka. Oczywiście Bóg nam daje moc w tym wszystkim, tylko to jest kwestia naszych decyzji. To jest najtrudniejsza sprawa, decyzja. Ale jeżeli ktoś podejmuje odpowiednie decyzje, dostanie moc do tego, żeby zwyciężyć. I w naszych sytuacjach, w tym co my przeżywamy, najtrudniejsze jest właśnie podejmowanie decyzji. Dlatego, że moc dostaniemy. To, co i wykonanie, i pragnienie, to jest wszystko od Boga. Decyzja należy do nas. Jeżeli zwycięzca zwycięży, jeżeli okaże się zwycięzcą taki ktoś, to Jezus pozwoli zasiąść na Jego tronie, jak i On zwyciężył i zasiadł wraz z Ojcem na Jego tronie. Przecież to, co zrobił Pan Jezus na krzyżu, to nie było tak, że On poszedł tam z uśmiechem, prawda? Był moment i wcześniej też, kiedy się smucił, był moment, kiedy się bał, a bał się tak, że się pocił krwawym potem. Był moment, kiedy mówił: Ojcze, jeśli to możliwe, niech to mnie ominie. To były takie chwile, a jednak zwyciężył. Dlaczego? Dlatego, że podjął decyzję. I kiedy podjął decyzję w ogrodzie, to wtedy Bóg posłał anioła, który go umacniał. I po podjęciu tej decyzji zwyciężył. I w naszym życiu jest tak samo. Jeżeli będziemy podejmować decyzje, znając Słowo, jeżeli będziemy napominać, nauczać, zachęcać, znając Słowo, to podejmowanie decyzji będzie możliwe, łatwiejsze, a nasze życie będzie świadczyło o tym, czy faktycznie należymy do Boga, czy nie. I to, co się dzieje w naszej społeczności, miłość wzajemna, właśnie
odpowiednia temperatura dla każdego z nas, to też będzie świadczyło o życiu, a nie o śmierci. I niech tak będzie. Niech to świadczy. Miłujmy się wzajemnie, napominajmy, nauczajmy, jeśli trzeba, abyśmy wszyscy doszli do samego końca. Bo jest taki fragment, kiedy, to jest już ostatni, który przeczytam, w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł zakładał pierwsze kościoły, później wracał często do tych braci i on ich później utwierdzał. W 14 rozdziale Dziejów Apostolskich wersety 21-22 jest napisane tak, a nawet wcześniej, bo to jest, żeby było wiadomo, o co chodzi. Kiedy jednak uczniowie obstąpili, stał i wszedł do miasta, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, tam gdzie już byli uczniowie, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Taka jest rzeczywistość. Uczniowie, którzy już są nawróceni, którzy już mają coś tam z Panem Bogiem przeżyte, trzeba ich umacniać, nauczać i trzeba mówić im, że aby dokończyć drogi, żeby było to, co Paweł napisał: wiarę zachowałem, biegu dokonałem, a teraz czeka mnie wieniec. Żeby tej drogi dokonać w mocy Bożej, trzeba podejmować decyzję i przejść przez wiele ucisków. Ale warto. Ale warto. Bo to w mocy Bożej jest do zrobienia, a wieczność, która jest przed nami i nagroda, która jest nieporównywalna z niczym. Amen.